Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 17. Informacje przewodniczących komisji problemowych. Kto z Państwa przewodniczących chciałby zabrać głos? To ma problem. Pani Zofia Ziastowska, proszę. Ja chciałabym. Śmieszne, a trochę właściwie też nie wiadomo jakie, spostrzeżenie z ogródka. Byłam akurat w ogródku przy ulicy Wężyka wczoraj i tam siedziałam trochę na ławce, przyszły panie z takimi małymi piesami i jorkami, ale to najmniejsze z tych jorków. I te psy wcale nie wchodzą furtką, one wchodzą między szczeblami ogrodzenia. No było tych piesków 5 w sumie, bo panie sobie rozmawiały, jak pieski rajcowały tam w tym ogródku. Ale później jedna pani z dwoma synkami przyszła do piaskownicy, no i też z tym pieskiem. I ten piesek biegał, a potem poszedł i obsikiwał piaskownicę naokoło. Więc ja mówię, proszę pani, no to chyba jest nie w porządku, bo tu się dzieci bawią, a pani wprowadziła psa i on tu sika na piaskownicę. A ona mówi, sika, ja nie widziałam. Mówi, no ja wiem, no każdy widzi co chce, ja wiem, skoro... No ale właściwie ja nie wiem, jak to załatwić. No, bo ten pies naprawdę nawet tą furtką nie wchodził. Furtka była zamknięta. No nie za dobrze. Przebiegał na co chwilę. Drodzy Państwo, sesja 2, przypominam, tak, proszę uwagę. Chciałabym uzyskać zdanie pana przewodniczącego w sprawie segregacji odpadów. Ponieważ no, zaczęliśmy tam coś robić, oczywiście to tylko w jednym okręgu wyborczym. No a my chyba jesteśmy zobowiązani do tego, żeby jakoś uświadomić mieszkańców w sprawie dotyczącej segregacji odpadów, bo od 2013 roku musimy segregować odpady, bo się bardzo opłaca, proszę Państwa, bo segregowane odpady, wywóz segregowanych odpadów kosztuje 5 zł, a wywóz niesegregowanych 40 zł. Ja myślę, że za tonę, bo nie jestem przekonana, bo nikt mi nie powiedział, jaka to jednostka jest, ale w każdym razie taka jest różnica. No te ulotki, które pani Ania przyniosła z MPO, one są względnie dobre, ale te takie płaskie ulotki, nieskładane, to są do niczego, one się nie nadają w ogóle. Z tym, że ja bym proponowała, żeby jednak opracować ulotki takie, które by dotyczyły mieszkańców bloków, bo jedne bloki mają śmietniki, w tych śmietnikach mają pojemniki różne i można by ich opracować ulotkę taką, żeby oni wiedzieli, do którego pojemnika co mają wrzucać. Natomiast inne bloki mają syty i oni muszą segregować śmieci i te segregowane wynosić do tych pojemników przy ulicy, bo innego wyjścia nie ma, ale oni to muszą wszystko wiedzieć, muszą to mieć napisane. W związku z tym ja bardzo proszę, bo ja już proponowałam coś takiego prezesowi spółdzielni na zebraniu członków spółdzielni i prezes się bardzo zapalił do tej sprawy, ale mówi, że jakoś się nie mógł mówić z panem przewodniczącym, więc ja bardzo proszę o... Ciekawe, jak pan do mnie nie przedłużał. Nie mówił? Nie dzwonił. Mówił, że dzwonił, że pan przewodniczący powiedział, że naprzód z prezydentem Szpielem macie mieć jakieś spotkanie i później, że pan się z nim umówi. Ja nie wiem, nie będziemy tego dochodzić, ale bardzo proszę o taki kontakt, bo ja myślę, że spółdzielnia Krzyżyny
Spółdzielnia Czyżyny mogłaby się dołożyć do wydrukowania takiej ulotki nawet, bo nas jest bardzo dużo członków spółdzielni. No ale musi się coś tym zająć naprawdę. Moglibyśmy wejść w skład takiej komisji, nawet współpracować z nimi, no ale sama tego nie naprawdę dała, bo jestem... Czy jest to faktycznie, to problem, który należałoby, na który należałoby kłaść większy nacisk, szczególnie, że w 2013 roku zmieniają się przepisy. I tutaj wiem, że od 1 lipca i tutaj wiem, że mój zastępca Łukasz Cieślik też o tym już myślał, wiem, że redaktor naczelny Kaczyszyn też pamięta o tym problemie. I będziemy mieli redakcję dzisiaj, to chciałbym, żebyśmy faktycznie w tym grudniowym numerze poświęcili jakąś część naszego Kaczyszyn, naszego biuletynu informacyjnego właśnie tej sprawie, żeby uświadomić mieszkańców. Mamy gazetę, trzeba wykorzystywać te możliwości. No właśnie, na całą stronę. Bo to już było poruszane, mój zastępca o tym mówił, wiem, że pan redaktor naczelny Krzysztof Kwiatkowski, także już się temat przewijał, także pamiętamy, tylko właśnie zastanawiam się w jakiej formie i teraz w grudniowym numerze pani Zosiu to uwzględnia, dobrze? Jeżeli pięć będzie, pani Ania, ja chciałam tak studzie powiedzieć, że od 1 lipca godzinowa ustawa o gospodarce odpadami i zasadnicza zmiana polega na tym, że odpad na dzień dzisiejszy jest naszą własnością, a będzie od 1 lipca własnością gminy. I to gmina będzie odpowiadała za dzikie wysypiska, mieszkańcy, z których podatku było to usuwane, tylko będzie właśnie ze środków zgromadzonych z tytułu wywozu odpadów. Ulotki, które są opracowane nie przez RPO, tylko przez Urząd Miasta i one już są opracowane z myślą o nowej ustawie. Za odpady od 1 lipca będziemy wszyscy płacić w formie podatku. 2013? Tak. Będziemy płacić w formie podatku od nieruchomości. Czyli do Urzędu Miasta. Nie będziemy mogli sobie wybrać sami operatora do wywozu. Po prostu naniesie nam go gmina w formie obowiązku, dlatego że z tego tytułu będzie odpowiadać. Na pewno wywóz będzie droższy, bo na dzień dzisiejszy jeszcze nikt nie wie, jaka to będzie kwota, ale prawdopodobnie według ustawy będzie ona optowała od 12 do 18 zł od osoby. Strasznie drogo. Będzie to wyższa kwota, dlatego że z tej kwoty ma być też utrzymana spalarnia śmieci, która ma powstać w planie. Będą też koszty utrzymania wysypiska, koszty likwidowania dzikich wysypisk śmieci. A odnośnie segregacji, to jest to bardzo ciężki temat. Bardzo dużo osób segreguje, ale mimo wszystko jesteśmy na tyle w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej i prawdopodobnie będzie tak, że będzie się zmuszało cenowo mieszkańców, jeżeli nie będą segregować, będą po prostu więcej płacić. Wiadomo. W ten sposób zdaje na ale coś powinniśmy zrobić w tym kierunku, żeby ich uświadomić. Jak mają segregować, żeby nie musieli płacić? Będą mieszkańcy przy deklaracji, będą otrzymywał rozwiązania od tej umowy, będzie otrzymywał deklarację, który będzie wpisywał ilość mieszkańców i przy tym będzie tak samo informacja na temat segregacji i odbioru odpadów. A te ulotki już są przygotowane z myślą o nowej ustawie. One są opracowane przez Biuro Projektów przy Urzędzie Miasta Krakowa. Stąd jest znaczek Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo. Również bym prosił Komisję Promocji, żeby włączyła się w zagadnienie, bo dobrze było faktycznie taką informacją dotrzeć do mieszkańców, żeby na tablicach taka informacja się pojawiła. Dobrze, ale pierwsze jeszcze trzeba zabezpieczyć kasowo pojemniki. Bo to jest wszystko dobre, nawet na moim osiedlu. Ja mi od jakiegoś czasu proszę o takie pojemniki. Miejsce wskazałam kilka razy. Nasz błąd jest bardzo duży. I przenoszenie nawet segregowanie i naprawdę ludzie segregują. U nas jest część osób, która między innymi segregujemy, ale ja muszę całą siatą przechodzić na drugą stronę ulicy i dwie ulice, tak, jedno i drugie. I przede wszystkim bardzo rzadko jest wywożone są. Tam szczerze mówiąc oprócz tego, że ja się już załaduję, to raz na jakiś czas przyjeżdżają i najczęściej jest to na ziemi. Więc byłoby dobrze, żeby na przykład oprócz tego, że właśnie planujemy taką bardzo fajną recyklację odpadów, ale żeby tak samo były pojemniki.
pojemniki, no bo co ja to ja powiem, proszę bardzo, serdecznie bym chciała. Ale nie ma gdzie to dać. A nie ma błędu. Dokładnie. I nie chcę odwrócić. Ale te ulotki to są raczej skierowane do osób mieszkających w domach jednorodzinnych, a nie w blokach. Naprawdę. Ja uważam, że one nie mogą być dlatego, że ludzie w blokach bezpośrednio nie zawierają umowy, tylko spółdzielnie. To powiemy się. No taka jest prawda. No dobrze, w takim razie spółdzielnia powinna powiedzieć ludziom. Nie jest stroną, tylko jak zawsze pomiędzy MPO, przypuśćmy jako odbiorcą albo inną firmą konkurencyjną, zarząd spółdzielni. Tutaj są warunki, tutaj jest zawarta częstotliwość, ilość pojemników. Także no niestety, takie są warunki. No to w takim razie apeluję do pana radnego grupy, żeby spółdzielni postawił taki wniosek, żeby spółdzielnia opracowała ulotki dla mieszkańców. Ale ja myślę, że to nie jest dobre. Na początku na pewno będzie zamieszanie, ale później się to wszystko ureguluje. Dlatego, że dzisiaj taka spółdzielnia chce zejść z kosztów, zamawia mniej pojemników. Mniejszą częstotliwość. Później niestety mało tego, spółdzielnie ukrywają dużo części mieszkańców, bo nie ma obowiązku meldunkowego, dużej lokaty odmadzi, to jest naprawdę poważny i większy problem. A tak to będzie wywołane ilości śmieci, no podstawiane pojemniki. Już w ten czas będzie płacone od mieszkańca i będzie taka ilość pojemników, jaka będzie potrzebna do odpadu. Na pewno nie. Pan Bogdan Grupa, proszę bardzo. Bardzo słusznie zostało zauważone, że śmieci nie można przepuścić przez żaden licznik, tylko i wyłącznie można je po prostu przepuścić przez wagę. Wiemy, że śmieci jest tona, dwie czy trzy. I powiem szczerze, że ja takiej spółdzielni jestem chwilę, ale trzeba uwagę na to, że dużym problemem spółdzielni jest to, że w jednym domu, na przykład trzypokojowym, mieszkało powiedzmy 3-4 osoby, dwie się wyprowadziły, wybudowali dom i to mieszkanie w tej chwili wynajmują 8 studentom. I spółdzielnia o tym nie wie. Oczywiście. Woda jest opomiarowana, gaz jest opomiarowany, prąd jest opomiarowany, a śmieci na razie nie są opomiarowane. Ja nie wiem, czy to jest ale drugi wskaźnik pomiaru odbioru śmieci będzie pomiarowany. Teraz przy nowej ustawie. Będziemy mieć normalnie w naszej firmie dodatkowy dział pomocy. Chodzi o to, Mówię, czy jest taka możliwość, czy jest potrzeba, nie znam się na tym, ale przekazuję tę informację. Nie, bo nie mamy karty narodowej. Zwrócono do mnie. No, zwrócono się, żeby... Dziękuję bardzo. Ja bym tak chodził do Wisłowy. Nowy silnik strony internetowej na ten dzień rusza, także w końcu strona będzie działała właściwie. Oczywiście tak. Bardzo proszę uwagę. Pan Marek Niemiecki. Nasza strona prowadzona jest, jesteśmy redaktorami, można powiedzieć, społecznymi, czyli tutaj ilość artykułów jest zależna od tego, ile czasu poświęcimy na to, ile czasu zabierzemy naszym rodzinom. Więc im więcej redaktorów się pojawi, tym więcej artykułów się pewnie na stronie też pojawi. Więc apeluję do Państwa, jeżeli Państwo chcecie
na stronie publikowanej. Bardzo proszę o aktywność tematyczną, żeby ta strona ożyła. Jak działa? Nawiązując do silnika, jest to po prostu nowa platforma, która obsługuje system zarządzania treścią. To jest taki system, który łatwo pozwala pracować treść, a ten silnik obsługuje to, żeby się to pojawiło we właściwym miejscu, we właściwej sekcji. Ja myślę, że są to na tyle skomplikowane szczegóły, że zainwestowane to po sesji, jak najbardziej pan Marek Ziemiański, wiedzą doświadczenia, może wyjaśnić szerzej. Proszę Państwa, a pani może na stanek, proszę. Ja chciałam... Jak fantom nas ostatniej mówi. Ja co do nas już szukam do tego, ale nie przychodzę panu. Ja słyszałam, że naprawdę kołowanie jest godzina 19.30, przybył pan Witor Sekiel. Zostaje to zaprotokołowanie. Godzina 19.30, przybył pan Witor Sekiel. Dobrze. To pani Boże, proszę. Ja chciałam wszystkim radnym przypomnieć, przepraszam, dziękuję. O święcie. A sama się chciałam pozdrawić, że dożynki są 3 września, są dożynki. Ale ja wiem. Ja bym na te troje. Na to ten właśnie też. Mówi teraz pani Boże na stary. Wszyscy teraz są oczywiście wszyscy zaproszeni, zresztą to było już na ostatniej sesji, które czytamy i za to msza o 13 w kościele świętego Ludwika Tadeusza, a impreza przy Tito Osiedlowej na Załęczu 1, to jest od godziny 15 do 18. Będą plakaty i... Przed świetlicą, a nie w świetlicy? Tak. Dlaczego? Nie ma polu, to jest impreza bezerowa. Proszę, mam nadzieję, pani Zosiu, że będzie... Organizator Drodzy Państwo, sesja jeszcze trwa. Pani Boże, no sesja trwa, indywidualne rozmowy po zakończeniu sesji w kurwa. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jeszcze kilka tematów mam. Po pierwsze chciałbym podziękować radnym, którzy uczestniczyli w przygotowaniu organizacji kolejnego koncertu, to 33. koncert cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Przypomnę, w ostatnią sobotę na terenie muzeum odbyła się nietypowa opera Nowochódzka. W ramach Nowa Huta, dlaczego nie? Także dziękuję serdecznie wszystkim radnym za pomoc przy organizacji kolejnego koncertu. Proszę Państwa, mam jeszcze kilka informacji, także bardzo proszę o uwagę. Chciałbym, drodzy Państwo, poinformować, że pojawiło się takie pismo prezydenta miasta Krakowa, które prezydent w dosyć dramatycznym tonie wstrzymuje z dniem 12 września zawieranie wszystkich nowych umów i aneksów zwiększających wartość umowy, a więc zaciąganie zobowiązań finansowych, no to pokazuje, jak dramatyczna sytuacja jest w finansów miasta. No i niestety będziemy mieli, drodzy Państwo, problem z realizacją naszych zadań, tych, które zostały jeszcze zrealizowane, żebyście Państwo mieli świadomość, nie tylko do wiadomości. O tym, że kwoty zostały zmniejszone na nasze zadania i priorytetowe i podejrzane, już mówiłem. Dostaliśmy to pismo wczoraj o 15.30. Tuż przed zamknięciem urzędu, chyba się urzędnicy wstydzili, wysyłając to pismo, że zostawili sobie to na koniec dnia. Ale dla nas to smutna informacja, bo będziemy mieli mniej pieniędzy na projekty adresowane do naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje akcję Sprzątania Świata z dnia 14 do 16 września, to jest wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Rozumiem. Są dni otwarte MBO, zapraszam. Tutaj pani Ania szczegółuje, pani Bożena Starek z ramienia zarządu koordynuje akcję Sprzątanie Miasta, Sprzątanie Świata, także serdecznie Państwa zapraszam. Drodzy Państwo, kolejna informacja. W poniedziałek zostało uruchomione, panie przewodniczący, już trzeci czy czwarty raz, tracę cierpliwość. Sprawdźcie cierpliwość, panie przewodniczący. Jeszcze chwilkę proszę wytrzymać. 5 minut, może więcej. Drodzy Państwo, od poniedziałku ruszyła akcja szczepień przeciwko grypie dla naszych mieszkańców, bezpłatnych szczepień. Ja przypomnę, że jutro od 15 do 18 te szczepienia będą organizowane tutaj w dzielnicy.
Także serdecznie Państwa zapraszam, proszę o pomoc. Pan Łukasz Siesik będzie koordynował jutrzejszą akcję. Ja zresztą na wizytę u lekarza nie będę mógł być obecny, ale pan Łukasz tutaj będzie koordynował. Także bardzo proszę Państwa radnych o wsparcie, bo zawsze jest tutaj. Im więcej radnych, drodzy Państwo, tym szybciej to szczególnie jak domowe jest większa dostępność. A przypomnę tylko, że niektórzy ludzie przychodzący na szczepienia tutaj stoją od godzin porannych. Ja chcę zadeklarować, że pan przewodniczący idzie do lekarza. Ja. Nie ma konieczności zaprotokołowania takich informacji przewodniczącego. Także to sam nie widzę takiej potrzeby. Ten wniosek jest bezprzedmiotowy. A tu jeszcze to nie jest? O 14.30, drodzy Państwo. Także zapraszam i proszę o pomoc jutro o 14.30, od 15 do 18 przypomnę, są szczepienia. I drodzy Państwo, jeszcze mam dwie takie przyjemne informacje. Po pierwsze, w imieniu dzielnicy miałem zaszczyt uczestniczyć w oficjalnej inauguracji roku szkolnego w szkole podstawowej numer 155 i tutaj otrzymaliśmy takie wyróżnienie. Zioła! Będzie oczywiście wisiało. No niekoniecznie mówię, tam będzie się może to jest. No jeszcze mam jedną bardzo, drodzy Państwo, jeszcze mam jedną bardzo, bardzo przyjemną dla nas informację. Otóż w tym roku, drodzy Państwo, odbył się kolejny turniej piłkarski. Bardzo proszę o uwagę, turniej piłkarski opuwar przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. No i mam ten zaszczyt poinformować, że nasi zawodnicy w osobach pan Łukasz Ciślik, pan Piotr Nowak i pan Krzysztof Kwiatkowski zajęli w tym turnieju pierwsze miejsce i otrzymali takie oczywiście. Panu Piotrowi Nowakowi przekazać ten puchar na ręce od przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Bardzo proszę panie Piotrze tutaj podejść. No ale ja proponuję, żeby ten puchar pozostał panie przewodniczący. Tak, musimy tutaj przekazać za największy wkład. Idź pan tam. Idź odbierzcie, bo tam musi być. Pan Piotr miał w to zwycięstwo, dlatego pozwolę sobie przekazać ten puchar. Zdjęcie musiał zrobić. Gratuluję jeszcze raz. A ja panie przewodniczący przekazuję to. Panie zostaje oczywiście w dzielnicy, także tutaj Łukasz już zagospodaruje. Do kopania. Także taki miły akcent, drodzy Państwo, ale mamy również sportowców wśród radnych, nie możemy o tym zapominać. Budujemy infrastrukturę sportową, rozwijamy dla naszych dzieci, mam dla dzieci i młodzieży, ale również wiele talentów tutaj przy tym stole. Może nie swoje talenty już tutaj, ale to ważne, ale... A co to jest? Czy chce złoto? Ale nie wiem, ale długość. Drodzy Państwo, przechodzimy, drodzy Państwo, do punktu 19 sprawy bieżące. Co Państwa na tych sprawach bieżących chciał zabrać głos? Sprawa bieżąca. Panie przewodniczący, proszę. Jak już informował krótko przewodniczący, prezydent skierował pod obrady Rady Miasta Krakowa druk dotyczący zmian w budżecie miasta, który proponuje zdjęcie prawie całej kwoty pieniądze oświetlenia Parku Lotników Polskich. Ten druk już odgłosił pierwsze czytanie tego druku. Proponuje dokładnie zdjęcie 35 000 i przeniesienie na jakieś tam bliżej nieokreślone wydatki bieżące związane z komunikacją publiczną, czyli tak naprawdę chce przejeździć te pieniądze, które mogą być spożytkowane na naprawdę pożądaną przez wielu mieszkańców naszej dzielnicy inicjatywę. Podczas debaty no, oczywiście zabrałem głos, pytałem o powody takiej decyzji i argumentowałem, że ta inwestycja jest już rozpoczęta, powinna być kontynuowana, bo zależy na niej naprawdę bardzo wielu osobom, bo sami Państwo wiecie, ile osób korzysta z tego parku, również w godzinach wieczornych. Nawet w celach bezpieczeństwa. Dokładnie, nawet w celach bezpieczeństwa, bo to nie chodzi tylko o komfort. Odpowiadał w imieniu Zykitu wicedyrektor Idzik, który muszę przyznać, że nieco mnie ubawił, ponieważ argumentował w ten sposób, że jest już dość późno, jeżeli teraz zorganizują przetarg, to co prawda, jak on stwierdził, z pracami może zdążą, natomiast istnieje niebezpieczeństwo, że faktura będzie wystawiona w przyszłym roku, więc nie zdążą tego
rozliczyć, ale to wszystko było takie bardzo płynne i dyrektor Widzik złożył taką propozycję, że w takim razie przecież sfinansujmy w tym roku tylko wykonanie projektu, bo podobno dalej oczekujemy na to pozwolenie na budowę, bo jeszcze nie do końca, bo jeszcze nie jest wydana decyzja. To jest zupełnie inna sprawa, dlaczego tak późno w takim razie złożono wniosek o tą decyzję, że na tym etapie jeszcze nie jest wydana. No, zaproponowałabyśmy sfinansowali tylko w tym roku pozwolenie na budowę, dokumentację, natomiast w przyszłorocznym budżecie, jako świadczył, przecież możemy zapewnić środki na kontynuację, czyli na budowę tych latarni. No, przypomniałem mu, że nieco dzieli skórę na niedźwiedziu, bo w obecnej sytuacji budżetowej brzmi to jak żart, bo w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki najprawdopodobniej tylko na zadania obligatoryjne gminy, a i tak będzie pewnie nieco za mało i będziemy ograniczać różnego typu działalność instytucji miejskich, bo inaczej pewnie się nie będzie dało. Nie ma najmniejszej szansy, to z przykrością stwierdzam, bo nawiązując także do tej listy zadań, o którą wnioskowaliśmy, uważam, że nie ma niestety najmniejszej szansy, żeby weszły jakiekolwiek nowe inwestycje. No, prezydent doprowadził gminę do sytuacji naprawdę tragicznej i nie podejmując wstydnych działań zaradczych i nie możemy się oszukiwać, że takich rzeczy nie wprowadzimy do przyszłorocznego budżetu. Apelowałem do dyrektora Idzika o to, aby Dziki, kolokwialnie mówiąc, sprężył się w realizacji tego zadania i jak najszybciej, zamiast przedstawiać wnioski o odstąpienie od jego realizacji, jak najszybciej przystąpił do rozpisywania przetargu. No i złożę poprawkę wykreślającą to przeniesienie środków. Mam nadzieję, że Rada ją poprze. Pozostaje tylko pytanie, czy po przyjęciu tej poprawki, czyli jeżeli środki nawet pozostaną na tym zadaniu, to czy ZIKiT będzie to zadanie realizował? No, to pytanie jest jak najbardziej zasadne, zwłaszcza w świetle tego pisma, które przed chwilą czytał pan przewodniczący, bo jeżeli nie można zaciągać nowych zobowiązań, to znaczy, że to zadanie najprawdopodobniej, nawet jeżeli w budżecie uda nam się je uratować, pozostanie na papierze, krótko mówiąc. Się wstrzymuje plan. Że sytuacja niestety nie jest najlepsza. Będę robił wszystko i inni radni z naszego okręgu, nie tylko współpracujący ze mną również, takie mam deklaracje, aby to zadanie w budżecie uratować, ale ciężko by mi było optymistycznie wyrażać się. Dziękuję bardzo pani kandydatce. Czy w sprawach bieżących ktoś z państwa jeszcze? Pani Ania, pewnie, proszę. Proszę państwa, na ostatniej naszej komisji pomocy społecznej pan Marek zaprosił szlachetną paczkę i to jest taki apel do wszystkich państwa radnych. Jeżeli państwo znacie w swoich okręgach osoby, które no, potrzebują pomocy, a właściwie tutaj jest kryterium bardzo mocno zawężone, dlatego że szlachetna paczka ma pewne wymagania. Jeżeli chodzi o osoby, które będą się ubiegać, będą wskazywane przez państwa. Więc oni tu piszą tak, że jest, ich celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę, muszą to być osoby, które nie mają podstawy roszczeniowej, mówiąc o różnicy, dla których takie wsparcie otrzymane ze strony Stowarzyszenia Wiosna będzie takim impulsem do zmiany, a nie demoralizacją i przyzwyczajeniem do pomocy. Dlatego do 1 października po prostu Komisja Pomocy Społecznej o 17 będzie miała posiedzenie i do 1 października proszę takie osoby wskazać, jeżeli państwo uznają to za zasadę. Dziękuję bardzo. Pan Marszowski, pan się kontaktował, bo co roku koordynujemy akcję szlachetnej paczki. Ja zaraz chciałem wytłumaczyć, jak to się stało. Ja myślałem, że złapałem ludzi na gorącym uczynku, którzy naklejają nam plakaty na naszą tablicę ogłoszeń. Wyjąłem aparat, robię zdjęcie, ale zauważyłem to ogłoszenie o szlachetnej paczce. Nie, że akurat mamy dzisiaj komisję, państwo podejdą, powiedzą, o co chodzi. Zaprosiłem, przedstawili, o co chodzi.
Bo z nami co roku ktoś, któryś z liderów się kontaktuje. Postawili jednoznaczne spotkanie na sprawę, też dla instytucji takich jak szkoły, jak parafie, żeby tą listę stworzyć jak najszerszą i wpisać na tą listę osoby, które nie potrzebujące. Nie zapowiedziali, bo ja myślałem, że to wiesz. Ale akurat skorzystam, bo nie wiem tam z kim, bo... No i prosili właśnie, żeby te osoby znaleźć. To przypadek, ale przypadek akurat mieliśmy komisję, więc skorzystaliśmy z tego, żeby je zaprosić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie mam jedną rzecz. Jakiś czas temu Rada podjęła uchwałę o powołaniu i oddelegowaniu dwóch osób do komisji, do Rady, która działa przy klubie 303. Była mała apelka przy tej okazji. Ja chciałem się dowiedzieć, jak wygląda działalność tej rady, też tego ciała, który powstał przy klubie. Była między nami umowa, że będę informowany o spotkaniach tej komisji, tej rady, tego klubu. Jak do tego zostałem informowany ani razu? Chciałem się w ogóle dowiedzieć, czy nie wiem, to ciało istnieje, czy ono się spotyka. Czy ktoś może z nim udzielić odpowiedzi? No to ja wiem, drodzy Państwo, to po wakacjach tuż, czyli już zanim ma się odbyć posiedzenie tej rady programowej, jeszcze nie zostało zwołane przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, ale wiem, że pan Łukasz Szczęśliwy i pan Bogdan Krupa zasiadają i również poinformujemy, tak jak żeby się omawiali wszystkich radnych o posiedzeniu. Także my z Włocznego otrzymamy informację o terminie spotkania, że nie zostanie pan poinformowany, także to nie jest tak, że nie informujemy pana, panie przewodniczący. Znaczy ja mam tutaj, moje pytanie bierze się stąd, że formuła tego klubu miała być taka, że efektem jej prac, przynajmniej w propozycji zgłoszonej przeze mnie, miało być stworzenie możliwości pozyskiwania środków dla klubu. Tym bardziej, że wokół niego funkcjonują stowarzyszenia, na przykład oraz Fundacja Teatru Ludowego. Osoby zostały delegowane dobre kilka miesięcy temu i po prostu fakt, że nic za tym nie poszło, najzwyczajniej w świecie może oznaczać utratę kilku możliwości pozyskania środków dla Domu Kultury. My mówimy tutaj o tym, że prezydent nam tnie wydatki, natomiast w chwili, kiedy tworzymy ciało, które daje możliwość pozyskiwania środków dla Domu Kultury, tworzenia oferty kulturalnej, to najzwyczajniej w świecie po kilku miesiącach okazuje się, że nie zrobiliśmy nic, aby te możliwości, które są, a z których mogą korzystać, może korzystać na przykład Fundacja Teatru Ludowego, żeby skorzystać. I proszę to bardzo wyraźnie zaprotokołować, wszystko to, co powiedziałem. Bo jeżeli sobie tak bardzo protokujemy to, co się tutaj dzieje, to bardzo proszę o zapisanie. Zanim oddam głos mojemu zastępcy przy temacie, to chciałbym pana poinformować, że protokołujemy wystąpienia, nie podajemy szczegółowych wystąpień osób uczestniczących w sesjach, nie wymieniamy imienia i nazwiska. Jeżeli chodzi o obecność, to jak najbardziej jest zasadne, żeby wpisywać, kto pojawił się na sesji, o której godzinie, jeżeli jest taki wniosek. Natomiast jeżeli pan ma jakiekolwiek wątpliwości do protokołu, który wkrótce się pojawi, bo zgodnie ze statutem on jest na 3 dni przed sesją dostępny, to może pan pisemnie zgłosić wniosek do protokołu i w sprawach spornych rozstrzyga Rada. Także proszę korzystać po prostu ze swoich statutowych uprawnień i wszystko będzie jasne. Pan Łukasz, dobrze. Panie Witoldzie, póki co ja prowadzę obrady tej sesji, także pan Łukasz, proszę. Do tego, co pan powiedział, no, mogę się jednoznacznie ustosunkować. Przede wszystkim celem powołania tej rady nie jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, natomiast celem jest usprawnienie współpracy jednostek, takich jak Rada Dzielnicy, jak Stowarzyszenie Mieszkaniowe Przyczyny i Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, w takiej dobrej współpracy na rzecz mieszkańców, rozpoznanie tych potrzeb, nakreślenie sobie pewnych kierunków działań,
określenie pewnych grup, do których chcemy trafić z inicjatywami, które wspólnie będziemy podejmować, czy też finansowe. To tak ad vocem tego, co Pan powiedział. Druga sprawa, jeśli chodzi o środek kultury, jeśli chodzi stricte o nasz klub 303, to jest jednostka, to są ludzie, którzy już z dużymi sukcesami pozyskują środki unijne, także myślę, że tutaj mamy się od kogo uczyć. Niekoniecznie musimy zawsze występować w roli nauczyciela. Trzecia rzecz, nie pamiętam, co Pan tam jeszcze nadmieniał. Ale chyba te dwie to najważniejsze, o tym chciałem powiedzieć. Aha, jeśli chodzi o termin spotkania, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta rada została powołana w przededniu organizacji Święta Czyżyn, czyli takiego przedsięwzięcia, które bardzo obserwowało pracowników Ośrodka Kultury, nie tylko Klubu 303. Później mieliśmy okres wakacyjny. Sam Pan dobrze wie, że w okresie wakacyjnym nawet dyżury radców tutaj w dzielnicy z ramienia PiS-u zostały odwołane. Inaczej funkcjonują takie jednostki w okresie wakacyjnym. Teraz jest wrzesień, myślę, że wrócimy do normalnego toku pracy i będziemy Pana informować o tym, jak działamy. Pan Witold, Dekielski, proszę. Dobrze. Ja chciałem odnieść się do tego, co przewodniczący powiedział na temat zapołowania. Moim zdaniem istotą protokołu powinno być udokumentowanie tego, co się dzieje na sesji, przede wszystkim pod względem merytorycznym, a nie pod względem tego, kto mówił. Bo istotą dokumentowania jest pozostawienie śladu o tym, czego dotyczyła sesja, a nie o tym, kto zabrał głos. Ale statut też określa, co powinien zabierać protokół. Panie Witoldzie, jedną uwagę, jeżeli chodzi o istotę protokołu. Niech Pan kwestię istoty protokołu pozostawi radnym. Jest nas 21 tutaj i każdy z nas rozstrzyga przy przyjęciu protokołu, co jest istotą protokołu. Jeżeli ma zastrzeżenia i ma inny pogląd na istotę protokołu, to wnosi poprawki. Ma Pan do tego prawo, oczywiście. Protokół będzie wyłożony. Jeżeli Pan uważa, że istota protokołu odbiega od tej, jaka została przedstawiona, zapraszam do zgłoszenia poprawek, propozycji. Rada ostatecznie rozstrzygnie kwestie spore. Także każdy z nas rozstrzyga w swoim sumieniu, co jest istotą protokołu i przy przyjęciu protokołu daje temu wyraz. Tyle z mojej strony. Mogę jeszcze? Proszę. To w jaki sposób, w jakim kształcie protokół będzie przyjmowany, oczywiście należy do kompetencji całej Rady. Niemniej to, co jest istotą protokołu, w jaki sposób on powinien być prowadzony, o tym mówi statut. Tyle. No dokładnie. Tak, otwieram do statutu do Pani Witoldzie. Ja także. Dziękuję bardzo. To jest jakieś kończenia? Pani Witoldzie. Pani Witoldzie. Pani Witoldzie. Pani Witoldzie. Sprawa bieżąca? Pani na prawo jest na końcu. Ja akurat Pan Woźniaki wypowiedział. Jaką kwotę stanowi budżet miasta, a jaką zadłużenie? Budżet miasta stanowi około 3 miliardów złotych, a zadłużenie wykroczyło, wynosi około 66%. 66%? A po 60% tak jest komisarz. Dziękuję. Ale to po zamknięciu bilansu. Drodzy Państwo, co te prezydenci mówią? Czy w sprawach bieżących, drodzy Państwo, jeszcze mamy zgłoszenia? Nie widzę, w związku z czym zamykam sprawy bieżące. Przechodzimy do punktu 20, to jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś w oświadczeniach i komunikatach chciał zabrać głos? Oświadczenie nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu 21 i drodzy Państwo, przy tej melodii, którą wszystko usłyszeliśmy, kończę oficjalnie 22 sesję Rady Dzielnicy. Przypominam, że zmieniliśmy termin posiedzenia na termin sesji odbędzie na 1 października o godzinie 18. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję naszym gościom, oczywiście, którzy uczestniczyli w naszej sesji.